witam wójtów. Przedstawiciele władz Legionowa, powiatu, ościennych gmin oraz kombatanci z terenu całego powiatu legionowskiego spotkali się w zeszły piątek w sali ślubów Urzędu Miasta Legionowo, aby wspólnie uczcić 90. urodziny pułkownika Kazimierza Przymusińskiego. Pomyśl, gdy masz to, co chciałeś, czy zdobyłeś, co kochałeś, a jeśli nie, to niech dni dalej płyną i życzenia wszystkie się spełnią i wszelka troska niech znika na rozkaz pułkownika! Serdeczne życzenia, porucznik Igor Jaszczuk, kombatant, weteran. Jubilat to weteran II wojny światowej, były żołnierz Armii Krajowej, osoba od zawsze aktywnie działająca w organizacjach kombatanckich, a obecnie honorowy prezes Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Legionowie. Pułkownik Przymusiński jest obecny podczas wszystkich przedsięwzięć historycznych, które na naszym terenie się odbywają. Przypomina o tych wydarzeniach II wojny światowej. Mówi o wartościach, którymi wówczas żołnierze się kierowali. I chyba to jest ten najważniejszy przekaz, żeby mówić o tym, jakimi wartościami żołnierze, którzy stawali w obronie ojczyzny, wówczas się kierowali. Dlatego, że to są te same wartości, które powinniśmy dzisiaj mieć w szczególności na uwadze. To jedni z ostatnich weteranów II wojny światowej. Ludzi, którzy walczyli o naszą wolność, którzy jeszcze dzisiaj są z nami. To zaszczytny obowiązek, żeby takim ludziom żyjącym w małych naszych lokalnych ojczyznach jeszcze, dzięki temu, że żyjemy w takiej nie za dużej małej ojczyźnie, to takich ludzi możemy zauważać, takich ludzi możemy honorować i takim ludziom możemy oddawać należną im cześć i szacunek. Z nieuchronnego upływu czasu zdaje sobie sprawę również i sam jubilat, bo co do tego, że misja organizacji kombatanckich musi być kontynuowana, nawet gdy dawnych bohaterów już zabraknie, nikt wątpliwości nie ma. Żeby tą pamięć kultywować, to trzeba będzie w przyszłości przekształcać te organizacje na organizację pamięci żołnierzy. Nie widać innej drogi. Rozważania na temat przyszłości związku nie przysłoniły jednak radosnego charakteru całej uroczystości. Nie mogło zabraknąć churalnego 100 lat. Chciałbym, żebyśmy, słuchajcie Państwo, żebyśmy jednak zaintonowali ten tradycyjny naszą piosenkę. 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Oraz życzeń i prezentów ofiarowanych pułkownikowi Przymusińskiemu zarówno przez przyjaciół kombatantów, jak i lokalnych samorządowców. Najcenniejszym podarunkiem był z pewnością medal Zwycięstwo i Wolność 1945 przyznany panu pułkownikowi przez organizacje kombatanckie. Ma ogromne znaczenie to, że tutaj na takim miłym spotkaniu miałem przyjemność oglądać tylu znajomych twarzy, tylu zasłużonych za koła ludzi i kombatantów też, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. I to było dla mnie ogromne przeżycie. Z naszej strony panu pułkownikowi Kazimierzowi Przymusińskiemu również życzymy wszystkiego, co najlepsze.